W zespole szkół numer 1 w Działdowie odbyły się wybory, w których uczniowie oddawali głos na poszczególne partie polityczne i wrzucali je do prawdziwej urny. Jak głosowali? Spotkaliśmy się dzisiaj w zespole szkół numer 1 w Działdowie. Spotkaliśmy się na naszych wewnętrznych wyborach, ale bardzo ciekawych wyborach. Spotkaliśmy się tutaj dlatego, że zbliża się bardzo ważny okres. Bardzo ważny okres dla naszego państwa, ale także i dla społeczności lokalnej. Uznaliśmy, że my, nasza szkoła, zespół szkół numer 1, uznaliśmy, że musimy także rozpocząć jakiś rodzaj współpracy i w jakiś sposób pokazać naszej młodzieży, że jest ona także zaangażowana w życie polityczne, a jeżeli jeszcze nie jest, to w przyszłości będzie. Dlatego też śmiało możemy powiedzieć, że dzisiejszy projekt, dzisiejsze wybory to prawdziwa lekcja demokracji. Lekcja demokracji dla naszej młodzieży, ale też i dla nas, bo wkrótce po wyborach niedzielnych, które odbędą się w całej Polsce, zostaną opublikowane też naszych wyborów i naszych wyborów lokalnych w naszej szkole i będziemy mogli śmiało porównać, jakie są tendencje naszej młodzieży z tendencjami ogólnopolskimi. Wybory zorganizowane wśród uczniów to oczywiście tylko zabawa mająca na celu uświadomienie młodzieży ważności wyborów i znaczenia demokracji. Planowane są jednak częstsze akcje tego typu, a wśród nich referenda dotyczące szkolnego życia.